To był normalny, zwyczajny dzień. Surfowałem po sieci w poszukiwaniu kraka do najnowszej gry. Nagle ukazała mi się dziwna japońska strona internetowa. Była bardzo prosta. Cała biała, z czarną czcionką Times New Roman. Musiałem użyć Google tłumacza, by cokolwiek na niej odczytać. Tłumacz przetłumaczył tekst wyjątkowo fatalnie. Tak więc opisy kraków nie miały żadnego sensu. Wreszcie w wyszukiwarce na stronie wpisałem nazwę swojej gry i przeniosło mnie bezpośrednio na inną białą stronę, gdzie znajdował się link o nazwie Krak. Zazwyczaj nigdy takich linków nie otwieram, ale że nigdzie indziej nie mogłem znaleźć tego, czego szukałem, kliknąłem w odnośnik. Pobrałem plik i okazało się, że na moim pulpicie pojawił się folder o nazwie Krak. Wewnątrz folderu znajdowały się dwa pliki. Jeden o rozszerzeniu TXT, drugi EXE. Otworzyłem plik TXT. Okazało się, że ten również wymagał tłumaczenia. Po wklepaniu tekstu do tłumacza nieco się przeraziłem. Przetłumaczone słowa miały bowiem brzmieć: pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Pozostał jeszcze plik EXE. Bałem się go otworzyć ze względu na bezpieczeństwo mojego komputera. Jednak zaufałem mojemu antywirusowi i postanowiłem otworzyć tajemniczy plik. Kliknięcie w ona EXE spowodowało wyłączenie mojego komputera. Kiedy włączyłem go ponownie, na pulpicie pojawiły się cztery nowe pliki. GOTXT, ona WNV, ona EXE i ona JPG. Było to dość niepokojące, ponieważ nie wiedziałem już w tamtym momencie, czego po tych plikach się spodziewać. Plik GOTXT zawierał to samo, co poprzedni plik TXT. Kliknąłem więc na ona WMV i pojawiło mi się okno Video Windows Media Player. Nagranie zostało wykonane przez kogoś, kto szedł leśną ścieżką późno w nocy. Oglądający miał przed oczyma obraz, jaki widział w tamtym momencie również trzymający kamerę. Osoba ta doszła do torów kolejowych i szła odtąd wzdłuż nich prosto. Była noc i momentami na nagraniu nie było widać kompletnie niczego. Tylko można było usłyszeć kroki osoby nagrywającej. Kamerzysta włączył wreszcie jakąś latarkę, po czym zatrzymał się i nastała martwa cisza. Nagle kamera została skierowana w dół, na nogi kamerzysty. Ale dalej było słychać jego kroki w tle. Kamera powoli podnosiła się i ujrzałem scenę, która nawiedza mnie do dnia dzisiejszego. Na torach stała kobieta z całkowicie szarą skórą. Ubrana była w szarą suknię i trzymała długiego kija. Jej twarz była czarna, a oczy świeciły na żółto. Podeszła bliżej, a kamera wyleciała z rąk operatora. Obraz zrobił się zupełnie czarny. Po około 15 sekundach kamera została podniesiona i skierowana na martwego mężczyznę leżącego na ziemi. Po chwili nagranie się skończyło. Byłem tak przerażony, że nie chciałem nawet otwierać pliku ona JPG. Zrobiłem to jednak. Zdjęcie pokazywało klatkę z wyżej wymienionego nagrania, przedstawiającego tę kobietę. Nie mogłem zasnąć tamtej nocy.